I oto jesteśmy w Kołobrzegu. Tak. Jesteśmy tutaj u słynnych longów. Znanych tutaj w całym Kołobrzegu. U słynnej loni. Tak, i u słynnej loni. Tak. Znanej nawet w krajach ościennych. Tak. Dzisiaj byliśmy z Jaśkiem w hurtowni po zakupy. Tak. Na cały sezon, różne takie do jedzenia. Tacki, nie tacki. Także Jasiu jest zadowolony, że po prostu sobie cieszę, tutaj... Cieszę, kupi baterijką. No. A tu leży moja no, a tutaj lonia sobie odpoczywa. Tak. To na dole, to nie jest druga para biust, to jest brzuch po prostu. Aha, no to możesz tłumaczyć. Niech ci, co będą oglądać, niech wiedzą, o co chodzi. Ale że pod gardle ma takie podwójne, to nie jest tłuszcz, to jest spuchła od oczu, bo ma alergię. Niesamowite. No. I co tam jeszcze możesz dodać do tego? Co tam jeszcze widać? Co widać? Ogólnie to chodzi do miasta, zastanawia się, czy iść do sklepu, czy się katulać. Czyli tak, ma dwie nogi jeszcze na razie, widać nogi. Teraz udaje, że śpi. Ona nie śpi, głupa pali, bo się śmieje, brzuch i się rusza właśnie, tak? Teraz się roześmiała, nie wiem, po jaką ciężką cholerę. To jest po prostu loniac, nie? Tak. Czyli jednym słowem, Jasiek podsumował swoją żonę, Lonię. Tak. Idealnie podsumowałem, bo ja znam się na ludziach. Dzisiaj Jasiu sobie odpoczywa, bo ma wolne od pracy, jest po nocce, tak. Wczoraj miał nockę. I żeby mi się nie nudziło, to muszę robić papierosy, jechać na zakupy. Tak, piweńko sobie pije. A bo to jest obowiązek. Zimne. Bo to Anna i mi, no. Wiesz, to Anna i mi, a przecież musi się najpierw napić. Żeby później zjeść, żeby apetyt miał, no, schudnie zaczynać. Alonia nie ma apetytu. Nie ma. Nie, ale ona w ogóle jeść nie może. No to dziwne, że 16 kg przytyła, nie wiem z czego, jak nie ma apetytu. Prawie. Dwie dychy. Ale nie, bo ona ma trochę inaczej. Ja wam, spokojnie, ja wam wytłumaczę. Bolonia to ma puchlinę głodową, jak te dzieci afrykańskie. Ona ma duży brzuch. I nogi proste, ale jak się urodziła, to miała krzywe nogi, a że dostała krzywicy, to jej się nogi wyprostowały, no.